Siemanko, dzisiaj do demontażu trafia taki oto odkurzacz Swing 1300 W, znaleziony na wystawce, niechcący zupełnie, stał sobie między workami z segregowanymi śmieciami, więc pomyślałem, no kurczę, jak go tu nie wziąć, nie? Waży 3 kg 910 g. No i zobaczymy, co się kryje we wnętrznościach, ile miedzi uda się wyjąć z silnika. Zapraszam na obejrzenie rozbiórki tego sprzętu.
wirniczek, mimo że jest polakierowany, spróbuję z niego miedź wydłubać. Jak widzieliście, te plastiki, które tutaj są, da się młoteczkiem wybić od drugiej strony. Także miedź będzie luźniejsza. Później odetnę i spróbuję wybić to, co tutaj jest.
No i spójrzmy, co to się z tego odkurzacza udało wydłubać. Nie jest tego wiele, ale odkurzacz też był taką wersją malutką, mini. Więc też. Szczoteczki oczywiście zachowuję sobie na później, tak jak włącznik i kondensator. Jakieś tam drobne kabelki. Sam kabel zasilający był odcięty. Złom stalowy razem z tym, co pozostało z wirnika po rozebraniu. Wiele tego nie ma, bo jest kilogram 210 gram. Licząc po 80 groszy, to jest 97 groszy za stal z tego wirniczka. Jest też trochę aluminium. Oczywiście aluminium mix, a nie odlew. Aluminium mix jest po 3 zł i 80 groszy w tej chwili, czyli 23 grosze za te drobiazgi. Są też jakieś mosiężne przyłącza i obudowy szczotek. Jest tego 15 gram. Po 15 zł i 60 groszy, czyli 23 grosze za mosiądz. No i oczywiście miedziucha, ale miedziuchę chciałem trochę inaczej dzisiaj zważyć, bo tak, to jest 135 gram, które było w stojanie. Licząc po 24 zł, czyli za sam stojan 3 zł 24 grosze. Ale rozebrałem też wirniczek i jak widzicie tutaj jeszcze troszeczkę trzeba oczyścić tą miedź z tych resztek plastiku w zasadzie osłon, ale wrzucę to i tak na wagę. Zobaczcie, ile tego syfu, tego lakieru i plastiku jest w tych wirnikach, dlatego nie lubię ich opalać. I jest tego 90 gram, warte 2 zł i 16 groszy. Oczywiście z tego jeszcze trochę odpadnie, czyli podejrzewam, że nie będzie to warte nawet 2 zł. Dlatego nie lubię wypalać wirników. Trzeba spalić kupę plastiku, a zyskuje się tak naprawdę niecałe 2 zł, także myślę, że lepiej oddać w całości na skup albo też sprzedać jako wirniki. U mnie akurat nie ma takiej możliwości, ale wiem, że niektóre skupy dają taką możliwość. No i dobra, podsumowując całą miedź, dorzucę też to ze stojana. 225 gram za 5 zł 40 groszy, czyli całkiem nieźle. Dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca i obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!